Po raz kolejny telewizja Asta przyłączyła się, by wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku trochę inaczej. Wystawiliśmy na licytację w Regionalnym Centrum Kultury nagranie prognozy pogody oraz prowadzenie informacji u boku Artura Marasa. Jest nam miło, ponieważ dokładnie 1300 zł wpłynęło do puli WOŚP-u, a efekty tego zobaczymy już w piątek 2 lutego. O godzinie 18 rozpoczną się informacje, które wraz z Arturem Marasem poprowadzi zwycięzca licytacji. Będzie on również gościem otwartej anteny wraz z prowadzącą prognozy pogody, która wygrała aukcję. Telewizja Asta wystawiła również na aukcję charytatywną koszulkę z podpisami piłkarzy reprezentacji Polski U20 z meczu Polska-Włochy, który odbył się w ubiegłym roku w Pile. Została ona wylicytowana za ponad 150 zł.